Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 235. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Relacje są ważne, bo stanowią fundament naszego dobrostanu przez całe życie. To już wiemy. Uczymy się, jak kochać, być w związku, wychowywać dzieci, być dobrym rodzicem, córką. Z drugiej strony dowiadujemy się, jak zarządzać ludźmi, być najlepszym szefem, pracownikiem itd. I w tej całej wyliczance zdajemy się zapominać o jednej z najważniejszych ról, o roli przyjaciela. Jakim cudem tak istotny rodzaj relacji jest tak zaniedbany i brany za pewnik? Każdy chce mieć najlepszego przyjaciela, wszyscy mamy znajomych, ale czy przykładamy się do tego, by te relacje pielęgnować i doceniać ich wartość? Zaprosiłam do siebie psycholożkę dr Olgę Kamińską, aby dowiedzieć się, czym jest przyjaźń i jaką rolę pełni w naszym życiu. Dowiemy się, dlaczego rozmawianie o przyjaźni nie sprzedaje się tak dobrze jak zakochanie i czym przyjaźń różni się od romantycznej relacji. Olga opowie nam o tym, czy istnieje przyjaźń na całe życie oraz dlaczego warto mieć różne kategorie przyjaciół. Poruszymy też ważny temat przemijania relacji, rozstań i radzenia sobie ze stratą, a także poznamy wskazówki dotyczące pielęgnowania przyjaźni. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z dr Olgą Kamińską. Cześć Olga. Cześć, dzień dobry. Bardzo jest mi miło gościć Cię w podcaście i dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Mam taką obserwację, którą podzielę się z Tobą i z słuchaczami i ona w zasadzie sprawiła, że wpadłam na pomysł, żeby ten odcinek przygotować, bo zewsząd otaczają nas przeróżne poradniki, czy też programy związane z tym, jak być dobrą mamą, dobrym ojcem, dobrym partnerem, dobrym szefem, dobrymi różnymi osobami, różnymi rolami. A bardzo rzadko mówi się o tym, jak być dobrym przyjacielem. No to zaczynamy tak z grubej rury. Ale wydaje mi się, że to dzisiaj będziemy przechodzić przez te różne aspekty, które powodują, że przyjaźń nie jest takim bardzo gorącym tematem. Ale jak się nad tym zastanawiam w ogóle, dlaczego to nie jest temat, to wydaje mi się, że to wynika trochę z natury przyjaźni, która jest taka, że słabo ją się klika. Bo generalnie jak myślimy właśnie o tych różnych relacjach związanych z miłością, no tutaj wymieniłaś różne rodzaje tej miłości, ale generalnie miłość jest taka mocno biologicznie pobudzona, prawda? Mhm. Czyli jeżeli poznajemy drugą osobę, to tam cała kaskada hormonów zaczyna się uwalniać i bardzo odczuwamy to fizjologicznie. Często ta miłość nie jest odwzajemniona albo zdarza się, że nie jest odwzajemniona i wtedy to też staje się takim motorem, żeby tworzyć jakieś wątki w kulturze albo właśnie te poradniki, czyli to jest odpowiedź na niezaspokojenie tej potrzeby. Natomiast w momencie, kiedy myślę o przyjaźni, to ten komponent takiego spokoju i tego, że my wchodzimy w te przyjaźnie często mając odwzajemnienie z drugiej strony, no bo tutaj rzadko kiedy, no w zasadzie nie słyszałam o takim stwierdzeniu, że zaprzyjaźniłam się z tą osobą, po prostu tak kliknęło między nami, to już przyjaźń na całe życie, że my w takiej definicji w ogóle przyjaźni mamy to, że to jest relacja, która rozwija się bardziej stopniowo i przez dłuższy czas. I w związku z tym
właśnie, kiedy poruszamy ten temat, to on nie jest dla nas taki gorący. No i stąd też ten brak podręczników. Co ciekawe, ja myśląc właśnie o książce, jakieś miałam rozmowy z wydawnictwem, że napisać książkę o przyjaźni, ale potem pojawił się ten temat właśnie tego, no dobrze, no fajny pomysł, fajny kierunek, ale w jaki kto by taką książkę kupił? Jak to sprzedać? Dokładnie. I myślę, że to bardzo dobrze też jest taką dobrą odpowiedzią na to, o czym mówię. Mówisz, że ten temat no, nie do końca się sprzedaje. No to ja mam nadzieję, że to się zmieni i będziemy edukować się i zdawać sobie coraz bardziej sprawę z tego, że jednak ta przyjaźń ma znaczenie. I fajnie, że powiedziałaś właśnie o tym, że zazwyczaj to się rozwija powoli, jest to obustronne, no bo nie słyszymy dramatycznych historii, że ktoś nie chciał się z tobą zaprzyjaźnić i masz przez to złamane serce. Nie przeżywamy tego zwykle w ten sposób. Ale czy w ogóle jest sens takiego radykalnego oddzielania przyjaźni od miłości? Bo wydaje mi się, że w przyjaźni jest coś z takiej miłosnej relacji. Można chyba kochać drugiego człowieka po przyjacielsku. Mm-hmm. To pewnie zależy od tego, w jaki sposób definiujemy miłość, no bo w naszej kulturze miłość często jest definiowana poprzez miłość romantyczną. Ja bardzo staram się właśnie odchodzić od takiego wzorca rozumienia właśnie miłości, ale to, o czym ty mówisz, ta miłość do przyjaciela, no to ona jest już w takim trochę innym wymiarze tej miłości, takiej bardziej rodzinnej, społecznej, nieskoncentrowanej na bardzo silnych odczuciach danej osoby. I ja faktycznie też widzę ten komponent miłości w przyjaźni, ale na pewno nie miłości romantycznej, czyli te czynniki takie związane z zachłannością, z pewną monogamicznością relacji, tak jak w kulturze naszej funkcjonuje taki dominujący wzorzec, z posiadaniem drugiej osoby, z tym, że my myślimy, że jeżeli my chcemy czegoś w związku, to ta druga osoba gdzieś tam powinna się do tego odnieść, a najlepiej zrealizować naszą potrzebę, no to w przyjaźni tego nie ma. I tutaj bym widziała taki bardzo ważny potencjał budowania relacji przyjacielskich, że one są jednak oparte na zupełnie innych fundamentach i to nie odbiera siły przyjaźni, tylko może stanowić o dodatkowej jakości, czyli to, że ta miłość, ona pojawia się, ale w takim rozumieniu właśnie bliskości. Ja wręcz bym powiedziała, że chciałabym, żeby ten komponent takiej miłości przyjacielskiej wchodził mocniej do naszych relacji bliskich, tych, które standardowo określamy jako relacje romantyczne. No właśnie chciałam Cię o to zapytać, dlatego że wydaje mi się, że ten fundament przyjaźni jest często zdrowszy niż początki relacji romantycznych, że my też wywieramy mniejszą presję na drugiej stronie, mamy mniejsze oczekiwania. Wchodzimy w relację przyjacielską wtedy, kiedy naprawdę kogoś polubiliśmy, coś nas zainteresował. Widzimy tutaj przestrzeń do tego, żeby mieć wspólne tematy, a niejednokrotnie rozpoczynamy relacje romantyczne, gdzie nie czujemy się komfortowo, gdzie wcale to nie jest obustronne, wcale ta osoba nas tak nie kręci, tylko jesteśmy zafiksowani, że bardzo chcemy wejść w związek, a rzadko kiedy dostajemy takiej obsesji na punkcie relacji przyjacielskiej, więc możemy się sporo nauczyć właśnie od przyjaźni i zaaplikować to. No, absolutnie zgadzam się z tym i ten wątek wchodzenia w miłość romantyczną jest fascynujący, bo tutaj mówisz o tym, że to jest ten kulturowy przekaz, że w ogóle powinniśmy być w związkach monogamicznych, bo to dla danych grup społecznych po prostu się bardziej opłacało, tak, że była kontynuacja pewnych rodów, która zapewniała możliwość potem kolejnych małżeństw, wzmacniała pozycję danej rodziny i tak dalej, i tak dalej. No a tutaj w przyjaźni tego nie ma. Ale pamiętajmy o tym, że jeszcze jest ten czynnik biologiczny, czyli my też myśląc o miłości w XXI wieku, no to my nie wchodzimy zazwyczaj w aranżowane małżeństwa, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym, ale wchodzimy w relacje z tego pobudzenia fizjologicznego często, czyli zakochujemy się. To jest trochę poza naszym
takim oglądem, nie chciałabym mówić takim w pełni racjonalnym, bo to też nie chodzi o racjonalność, tylko to chodzi o to właśnie, jak ja się tak naprawdę czuję w tej relacji, czy ja wchodzę w relację, w której jestem bezpieczna, która jest dla mnie dobra, w której doświadczam pozytywnych emocji, czy właśnie bardziej to jest pożądanie, które jest tutaj istotnym elementem i taka po prostu potrzeba biologicznego połączenia, która gdzieś tam się z czasem spala i zostajemy też w takim bardzo ciekawym układzie, który jeżeli nie ma tego komponentu przyjaźni, może być dla nas fatalny wręcz. To jaką rolę w takim razie pełni przyjaźń? Skoro nie ma wokół niej tych fajerwerków, nie ma tego biologicznego pociągu, a jednak wydaje się, że jest nam potrzebna. No, jest nam bardzo potrzebna i wiemy, że osoby, które mają szerszy krąg znajomych, przyjaciół właśnie, no bo tutaj też możemy sobie chwilę porozmawiać o tej definicji w ogóle, skąd mamy kiedy ktoś jest przyjacielem, a kiedy jest kolegą, koleżanką, ale właśnie myśląc o tym, no to wiemy, że ten sposób przechodzenia z jednej relacji do drugiej, no jest trudny i zajmuje nam dużo czasu, więc będziemy się też tutaj w jakiś sposób przesuwać do tego i budować te więzi na zasadzie też trochę częściowo bycia razem, jakiejś bliskości, wspólnoty poglądów i to, co będzie takim tym komponentem tutaj, to ta wolność bycia w relacji, czyli my nie spotykamy się ze sobą, bo wiemy, że już jesteśmy sobie przypisani, bo zdecydowaliśmy się, że jesteśmy w związku. W ogóle to też jest ciekawy ten moment, kiedy wchodzimy w związek, prawda, a kiedy wchodzimy w przyjaźń. No, w przyjaźni trudno to zdefiniować, natomiast w relacji często to jest jakiś pierwszy pocałunek, pierwszy stosunek, czy jakaś taka rzecz, która no, wiemy też, że współcześnie jest to bardziej skomplikowane, ale jakaś łatwiej... tam wzajemna deklaracja. Tak, jakaś deklaracja, natomiast w przyjaźni no, rzadko kiedy tak pojawia się rozmowa, to chyba już teraz jesteśmy przyjaciółmi. Prawda, to zabawne się wydaje, prawda, żeby taką rozmowę przeprowadzić. Tak, dokładnie. Ale nawiązałaś do tych definicji, to jest też temat, który gdzieś tam chodzi mi po głowie od zawsze. Pamiętam, jak byłam dzieckiem i mówiłam sobie z koleżankami, że no przyjaciel to jest takie mocne słowo, więc ono jest zarezerwowane dla wybranych, to jeszcze nie teraz. Więc mamy znajomych, mamy kolegów, koleżanki, mamy przyjaciół, mamy najlepszych przyjaciół i zastanawiam się, czy te definicje w ogóle istnieją, tak? Czy jest coś takiego jak przyjaciel i to obowiązuje każdą osobę i czy one nam coś ułatwiają, czy one mogą nam wręcz komplikować życie? Tutaj zagwozdkę mam. No na pewno jest tak, że jeśli chodzi o relacje, my będziemy je różnie sobie definiować. Czyli dla mnie to będzie coś oznaczało innego, dla ciebie coś innego, ale faktycznie jest taki to miejsce, które może być dla nas ograniczające, tak? Czyli ja po wysłuchaniu na przykład rozmowy o tym, że przyjaźń jest dobra, sobie myślę, okej, chcę mieć przyjaciela, przyjaciółkę, taką osobę, która będzie mi bliska, właśnie na której no tutaj o takich bardziej ogólnych, kulturowych definicjach, no to można powiedzieć, że to jest osoba, na której mogę polegać. To jest też niesamowicie ciekawe, że jest tam ta wzajemność, czyli no, nie, rzadko kiedy mówimy o tym, że przyjaźń może być platoniczna. Mm-hmm. Tak jak miłość może być platoniczna, ale przyjaźń, no tutaj brakuje tego komponentu. Że jest tam bliskość, intymność. To też ciekawe, jak sobie patrzymy na teksty historyczne, które poruszają w ogóle przyjaźń, jest oczywiście ich znacznie mniej niż takich tekstów filozoficznych, czym jest przyjaźń, a czym jest miłość, ale tutaj ten czynnik właśnie tej dobrowolności i wzajemności wydaje się być niezwykle istotny. No ale z drugiej strony, to o czym mówisz, no to my mi się wydaje, że też doświadczamy relacji, trudności na przykład w budowaniu relacji przyjacielskich, że to nie jest tak, że tylko relacje romantyczne czy miłosne, one sprawiają nam trudność, ale tutaj jak sobie myślę o tej grupie koleżanek, tak, to u dzieci jest to w miarę naturalne, ale odnajdywanie się w grupie czy budowanie relacji jest takim czynnikiem, który
sprawia nam trudność. To nie jest takie tylko kolorowe i miękkie i łatwe. I poczucie bycia odrzuconym w relacjach społecznych powoduje bardzo silne negatywne emocje, czy takie właściwie emocje, które one nie są negatywne jako, że nie chcemy ich, tylko że one są trudne dla nas. I w związku z tym my możemy też na przykład bać się tej bliskości w relacjach, czyli my się możemy bać w ogóle definiowania tego w takim kontekście, czy ja jestem gotowa, żeby zaryzykować ten moment potencjalnego odrzucenia, o którym mało się mówi, tak jak na początku powiedziałaś, ale na pewno ten czynnik jest istotny, on się pojawia w relacjach. Ale czy to jest tak, że my poznając nową osobę zawsze idziemy od znajomego przez kolegę do przyjaciela? Czy może być tak, że poznajemy kogoś i nagle od razu jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami? Czy to jest takie zbyt filmowe? To tak bardziej właśnie miłość, tak mi się kojarzy, że tutaj jest to bardzo silne połączenie. Oczywiście, że no, my jako ludzie doświadczamy bardzo różnych odcieni, ale taką bardziej powszechną ścieżką tej przyjaźni byłoby to, że ona jednak nie ma tego komponentu, tej nagłości, tego takiego zachłyśnięcia, tak, takiego biologicznego zachłyśnięcia, ale myślę, że w relacjach przyjacielskich też się pojawia coś takiego, że nagle spotykamy kogoś i że chcemy więcej, ale ciekawa jestem, myślę, że właśnie to o czym mówisz, że ten moment powiedzenia, że to jest moja przyjaciółka, no to czy przyjaciel, to zajmie nam trochę czasu. Możemy powiedzieć, że poznałam niesamowitą osobę, że chcę więcej, że chcę ją więcej, lepiej poznać, ale mimo wszystko, że to słowo przyjaciel czy przyjaciółka, ono ma bardzo ten wbudowany ten komponent tego, że to jest relacja, która już przez coś przeszła, która jak gdyby zdała taką próbę czasu w pewien sposób, czyli że ja mogłam polegać na tej osobie, ta osoba mogła na mnie polegać, że stworzyliśmy coś takiego z bardziej trwałym fundamentem. Właśnie w kontrze trochę do tego, co powiedziałam, jednocześnie obserwuję, że dużo osób w moim odczuciu, oczywiście bardzo subiektywnym, nadużywa słowa przyjaciel, że z drugiej strony nazywa wszystkich swoimi przyjaciółmi, tak? Znamy się niedługo, spędzamy razem czas, to jest moja najlepsza przyjaciółka, po prostu BFF, i wtedy to słowo wydaje mi się, że trochę traci na znaczeniu i nie wiem, czy miałaś okazję obserwować, jak zmienia się przyjaźń, jak zmieniają się relacje w naszym społeczeństwie, ale czy przyjaźń nie straciła trochę takiego swojego znaczenia, swojej mocy? Ja myślę, że to, o czym mówisz, to jest trochę takie tworzenie swojego plemienia, czyli my już jako, myślę, że w Polsce to też jest taki fajny okres na obserwowanie tego, no bo możemy powiedzieć o tym, że mamy pewien poziom dobrobytu, który pozwala nam nie tylko non-stop pracować i walczyć o przetrwanie, chociaż wiadomo, że też są różne sytuacje i też sytuacja ekonomiczna teraz nie jest najlepsza, ale faktycznie, że nastąpiło to zwrócenie pewnej uwagi na to, że warto jest mieć relacje i warto te relacje pielęgnować. To wydaje mi się, że to już funkcjonuje w takiej przestrzeni społecznej. Natomiast to, o czym mówisz, to jest trochę takie pytanie związane z w ogóle językiem. Czyli czy my mamy słowo, które będzie oddawało to przynależność do tej mojej grupy rówieśniczej, takiej grupy towarzyskiej, ale nie będzie, zawsze będzie wchodziło w jakieś inne definicje. Powiedzmy, że to nie mamy słowa, które będzie dobrze to określało. No bo jeżeli zaczniemy mówić, że to jest koleżanka ma takie trochę jednak odległości tutaj się pojawiają, prawda? Że jest większy dystans. Natomiast moim zdaniem korzystanie z tego języka przyjaciółki ma trochę na celu takie podbicie tych relacji, czyli też sprawienie, że ta druga osoba
poczuje się włączona przez nas do tego naszego najbliższego kręgu. Ale no, efektem tego zawsze jest to, że to słowo przestaje funkcjonować w takim wymiarze, że to jest tylko ta jedna osoba, taka jedna wyjątkowa, prawda? No bo mamy tych przyjaciółek czy przyjaciół kilku, ale ja upatruję w tym też pozytywną zmianę, czyli widzę, że jeżeli my się otwieramy na te relacje, to znaczy, że może tworzymy coś na wzór tego, jak ludzie funkcjonowali kiedyś i trochę odbijamy się też od takiego modelu bardziej kapitalistycznego relacji właśnie w tych działaniach, prawda, no bo to skupmy się na nich, że takiego kapitalistycznego modelu relacji, że my tworzymy nuklearną rodzinę, spotykamy tą jedną wyjątkową osobę, która zostaje naszym mężem albo żoną i potem mamy dwójkę dzieci, mieszkamy na przedmieściach i ekonomicznie produkujemy bardzo dobry produkt krajowy, tak? Więc takie powracanie do budowania bardziej wspólnotowych więzi jest niezgodne z wizją kapitalistycznego funkcjonowania, no bo takimi jednostkami gdzieś tam osadzonymi w takich zamkniętych przestrzeniach trudniej się, to znaczy tymi łatwiej się nimi zarządza, no bo tak naprawdę siła polityczna, krytyczna budzi się w momencie, kiedy my jesteśmy w grupie, kiedy możemy wyjść na ulicę, tak jak w momencie, kiedy pojawiają się jakieś protesty i wychodzimy na ulicę i widzimy, że to nie jest tylko to, że ja sobie siedzę przed telewizorem i mówię, że dzieje się coś niefajnego, tylko że mam grupę, z którą mogę pójść, mogę porozmawiać, ale potem ewentualnie wiem, że tych grup jest parę i jak wyjdziemy na ulicę, no to to będzie miało realne przełożenie polityczne, że tworzymy też siłę budując relacje. A podoba mi się to, że spojrzałaś na to z tej pozytywnej strony, że to, że my zaczynamy w ogóle korzystać z tej terminologii, oznacza, że przywiązujemy większą wagę do tego, że wokół nas są inni ludzie niż tylko nasz partner i pracodawca, jakaś tam najbliższa rodzina. Więc to jest świetne. A to, że my do końca też nie umiemy nazwać kogoś przyjacielem czy koleżanką, myślę, że nie jest największym problemem tutaj, bo my też się tego uczymy. No właśnie, bo wychodząc też od samego początku, nikt nam nie powiedział, kim ma być przyjaciel. No może tam obejrzeliśmy parę bajek i mamy jakieś wzorce, ale cały czas się docieramy i sami musimy chyba sobie zdefiniować, kim jest dla nas przyjaźń. I to, że ktoś już awansuje na bycie przyjacielem, to nie wystarcza, bo to jest dopiero tak naprawdę początek. Bo przyjaźń z założenia chcemy, żeby trwała przez lata, żeby została z nami na dłużej. Czy są sposoby na to, by te relacje utrzymywać? Jak ważne jest to, żeby no właśnie przyjaźń pielęgnować? Nie mamy narzędzi do tego za bardzo, nie mamy do tego poradników, ale może masz jakieś wskazówki? Jeszcze tak ad vocem, jak powiedziałaś o tej przyjaźni, o tym, że właśnie brakuje nam języka na nazywanie tej najbliższej przyjaciółki czy przyjaciela jakimś jeszcze takim specjalnym słowem, to tak sobie pomyślałam, że może to jest trochę tak, że my kulturowo przekładamy kalkę monogamiczności na relacje z przyjaciółmi, że też potrzebujemy tego definiowania, czy ty już jesteś moją najlepszą przyjaciółką. I to też jest w filmach, w serialach, no że właśnie. Masz tę jedyną osobę. Czasami są jakieś trójki, ale wtedy zazwyczaj są jakieś dramaty. Jak są grupy, to to samo. Musi dojść do konfliktu, ale jednak każdy ma taką swoją najlepszą przyjaciółkę, z którą spędza całe życie. I to też w jakiś sposób zaburza moim zdaniem nasze oczekiwania i potem wpływa na to, że my czujemy jakąś niezgodę, kiedy dzieje się coś nie po naszej myśli albo te relacje są po prostu inne i my szukamy z tak zwanym kolokwialnym uporem maniaka tej jedynej, najlepszej przyjaciółki na zawsze. Tak, no to tak totalnie to brzmi właśnie jak taka miłość romantyczna, tak? Że to ma być ta jedna osoba i może faktycznie jest to też jakaś ta monogamia, ona też jest częściowo pewnie wpisana w naszą biologię, tak? Czyli my się dobrze odnajdujemy w takiej bliskości, ale generalnie jak sobie myślę o przyjaźniach, no to one właśnie mogą być definiowane, czy może warto w
ogóle otwierać je w takim kierunku, żeby je definiować jako coś, co nie do końca ma hierarchię, czyli może są te modele kulturowe, czy jakieś to, o czym mówisz, tak, że widzimy w filmach te dwójki, ale czy my chcemy wejść w takie myślenie właśnie o tej przyjaźni, która jest szersza, która zakłada, że ja mogę budować bliską relację z osobą numer 1, numer 2, numer 3. Te relacje będą się różnić między sobą, one będą miały różne wartości, ale tam nie będzie znowu tego takiego stricte stawiania tych relacji w hierarchiach. Czy w hierarchii, prawda, takiej jasnej, że to jest numer 1, numer 2. Może to jest taka praca, którą my też trochę powinniśmy wykonać, bo to w momencie, kiedy my to otwieramy, to ten potencjał dramatów trochę nam się zmniejsza. I też myślę, że jest to, a propos tego Twojego pytania, czyli jak my możemy budować te relacje, pogłębiać je, czy właśnie ulepszać, tak, w takim szerokim rozumieniu, no to jest, moim zdaniem, jest ten potencjał właśnie po prostu redefiniowania tego i zastanawiania się, czego ja szukam w tej przyjaźni, czy ja szukam wyłączności, tego, że zawsze będę z tą samą osobą się spotykać, czyli robię coś w takiej formie kalki relacji romantycznych, czy ja właśnie buduję bardziej takie demokratyczne, różne relacje z różnymi osobami i się w nich rozwijam na różnych polach, bo wiem, że z jedną przyjaciółką będę jeździć do lasu, a z drugą będę chodzić do teatru i nie wiem, po jakichś fajnych knajpach. I oni nadal wszyscy mogą być moimi przyjaciółmi. Tak, nadal właśnie w takiej definicji bardziej szerokiej, prawda, że nie wyjątkowości. I też nawet w momencie, kiedy mamy jakąś bardzo głęboką więź z jakąś konkretną osobą, to ona nie wyklucza tego, że zbuduje też wyjątkową relację z kimś innym, kto się pojawi. I myślę, że też takie rozmawianie o tym, że to może być niezagrażające, jest, może dać bardzo duży taki potencjał komfortu w relacjach. I w ogóle myślę, że jak jeszcze myślę o tym, co możemy robić, żeby nasze relacje w ogóle przyjacielskie były lepsze, to na pewno jest tam ten wymiar, o którym mówi się coraz więcej już w świecie dorosłych, ale to jeszcze nie do końca jest wpisane w model edukacji, czyli kwestia w ogóle tworzenia takich pozytywnych wzorców komunikowania się. Czyli jeżeli ja chcę wejść w przyjaźń, no to potrzebuję mieć zestaw kompetencji, które polegają na tym, że ja właśnie potrafię mówić o tych dobrych rzeczach i zazwyczaj to nam przychodzi łatwo, czyli wyrażać swój zachwyt wobec drugiej osoby, czy jakieś zabawę, tak razem bawić się i tak dalej, ale widzę ogromny potencjał w komunikowaniu trudnych emocji i widzę też bardzo duże zagrożenie tutaj, które polega na tym, że my w ogóle współcześnie mamy coraz większy problem z dyskomfortem w relacjach i to bardzo fajnie opisuje socjolożka Ewa Ilus, która mówi o tym, że w zasadzie nastąpił koniec miłości, bo my w momencie, kiedy zaczynamy odczuwać dyskomfort w relacjach, no to się z nich wycofujemy, bo relacje mają być przyjemne i ona to mówi w kontekście miłości, ale ja myślę, że to bardzo dobrze się tutaj też przenosi na ten poziom relacji przyjacielskich, bo wiemy, że na przykład takie zjawisko jak ghosting, które jest jakoś tam dyskutowane i też szeroko doświadczane przez osoby, też pojawia się w przyjaźniach, że to nie jest coś, co się pojawia tylko w relacjach właśnie bliskich, związkach takich romantycznych. Więc dlaczego my odczuwamy taki dyskomfort w momencie, kiedy pojawiają się trudne emocje, że na tyle silne, że nie potrafimy się z nim skonfrontować? Prawda? Czy w ogóle możemy mówić o przyjaźni, kiedy nie potrafimy mówić o trudnych rzeczach? Jeżeli to jest nasza bliska relacja i więź, to toni się za sobą i te miłe momenty, i te gorsze momenty, więc zastanawiam się, czego my tak naprawdę się boimy wtedy, kiedy nie umiemy komuś powiedzieć, że coś wzbudziło w nas właśnie negatywne emocje, coś nas zraniło. Boimy się, że stracimy przyjaciela?
Dokładnie, najprawdopodobniej, czyli znowu ten mechanizm tego, ta potrzeba akceptacji, no bo w ogóle jak my myślimy o relacjach, to możemy się zastanawiać, co jest tym korem tych relacji. I mi się wydaje, że zwłaszcza, no bo w miłości to będzie też pewnie jakieś to pożądanie, prawda, i fascynacja i tak dalej, ale że w przyjaźni jest ta potrzeba bycia dostrzeżonym przez tą drugą osobą, też bycia zaakceptowanym, zaakceptowaną takimi, jakim jesteśmy. No i w takim myśleniu w ogóle o budowaniu relacji, no to możemy mieć założenie, że jak będziemy się starać i to wszystko tak sobie przykrywać ładnie, powiedzmy taką warstwą, która powoduje, że my nie mierzymy się z tymi trudnymi tematami, no to, że utrzymamy pewien poziom bezpieczeństwa. Zresztą tak się dzieje w różnych relacjach, prawda? Że z dziećmi, z partnerami, w ogóle w relacjach międzyludzkich, w relacji z osobami, z którymi pracujemy, tak samo, prawda? Że tutaj lepiej siedzieć cicho i to dzięki temu będzie bezpieczniej. Natomiast jak się okazuje, no to zazwyczaj gdzieś tam wybija w pewnym momencie z taką siłą, z którą sobie nie możemy poradzić, więc na pewno ten komponent tego lęku społecznego przed odrzuceniem, który jest u nas też biologicznie uwarunkowany, bo ja myślę, że takim ważnym w ogóle aspektem też myślenia o przyjaźni jest to, że ona nie jest tylko kulturowa i tutaj mówimy, że miłość jest biologiczna, a tak trochę myślę, że też tutaj mówię w ten taki sposób, rozdzielając biologiczną miłość od niebiologicznej przyjaźni, ale to, co tutaj gdzieś w połowie pewnie się pojawia, że istotne jest myślenie o przyjaźni jako też czymś biologicznym, bo to nie jest tak, że my byliśmy przez całą ewolucję doświadczani w ten sposób, że byliśmy indywiduum i wszystko zależało od nas, czy przetrwamy, czy nie, bo było wręcz przeciwnie. Ta potrzeba bycia we wspólnocie, ona nam zapewniała bezpieczeństwo, czyli możliwość obrony przed potencjalnym zagrożeniem, ale też zapewniała zasoby, czyli na przykład polowania odbywały się wspólnie, to nie było indywidualne polowania. No i też na przykład opieka nad osobami, które były słabsze, czy starsze, czy właśnie kobieta, która była tuż po porodzie, no to wymagało zaangażowania całej wspólnoty. A jeszcze cofając się ewolucyjnie do innych gatunków, to wiemy, że w ogóle budowanie tego grup zwierząt, ono jest oparte też na budowaniu relacji społecznych poprzez iskanie się na przykład u różnych małpek i tak dalej, poprzez jakieś tam kontakty seksualne również, to też wiązało się z tym wymiarem budowania relacji. No i nasz mózg najprawdopodobniej pod wieloma względami jest ukształtowany w taki sposób, żeby w tych relacjach być, bo to ewolucyjnie się sprawdza po prostu. A nie masz wrażenia, że my właśnie nauczeni tego, by trwać w tych relacjach, by nie mówić o tych niewygodnych rzeczach ze strachu, że odebrane będzie nam po prostu to stado, trochę zostajemy w układach, które wcale nam nie służą. Mamy przyjaźnie, które w cudzysłowie trwają całe życie, nawet nie wiem, po 30 lat, a my na dobrą sprawę nie znamy drugiego człowieka, nie wiemy do końca, przez co on przechodzi. Wierzę, że to się trochę może zmieniło i patrząc, porównując sobie, wiesz, pokolenia moich rodziców czy dziadków i to, jak wyglądają relacje w moim życiu, w życiu osób wokół mnie, mam wrażenie, że tutaj rzeczywiście mamy jakieś zwiększoną świadomość, trochę takie odrodzenie, ale nadal wydaje mi się, że utykamy trochę w tych relacjach. Jednocześnie zaobserwowałam takie zjawisko, że gloryfikujemy to, że mamy przyjaciół od podstawówki albo od liceum. Znamy się całe życie, że o tak, no poznałaś kogoś w zeszłym roku, jakby fajnie, że się kolegujecie, ale to jest moja przyjaciółka od lat. I fajnie, może ta relacja działa, ale czy rzeczywiście staż relacji świadczy w jakikolwiek sposób o jej jakości? No, myślę, że sam staż nie, że faktycznie możemy też, myślimy o sobie, że potrzebujemy tych znajomych, bo oni są takim potwierdzeniem naszej wartości jako osób, które są społeczne, a w ogóle jak myślimy też o posiadaniu relacji, no to też jest tam ten wymiar wzajemności tego, że trochę budujemy sobie sieć, która nas zabezpiecza, czyli jeżeli mi się coś stanie,
no to może moja przyjaciółka mi nie pomoże, ale koleżanka mojej przyjaciółki, czy przyjaciółka mojej przyjaciółki już tak, tak? Czyli wiemy też, że na przykład ewolucyjnie, że osoby, które mają, czy nie osoby, ale osobniki, które mają większą sieć społeczną, mają więcej potomstwa. I w ogóle też to, co jest ciekawe, na przykład jak patrzymy na jakieś właśnie grupy małpek, to osobniki, które urodziły się u matek, które miały wysoki poziom tego uspołecznienia, no to potem one będą również miały więcej kontaktów społecznych, więc na pewno jest ten wymiar taki trochę, że nam się po prostu opłaca mieć znajomych z różnych obszarów i z różnych środowisk, z różnych etapów życia i pewnie dlatego my w ogóle chcemy mieć więcej przyjaciół niż mniej. Mhm. I to, co się też często gdzieś tam powtarza, że pamiętaj o tym, że liczy się jakość relacji, a nie ilość, no to tak, ale też wiemy, że opłaca się mieć dużo, dużo znajomych i przyjaciół. Ale pytanie jest właśnie to, gdzie ja się zatrzymuję, tak? Czy ja chcę mieć dużo pozytywnych relacji z innymi ludźmi i oznacza to, że na przykład dzwonię co pewien czas do jakichś osób, które może nie są bardzo blisko, ale wiem, że są mi bliskie, więc chcę tę relację utrzymać. I tutaj faktycznie lepiej zadzwonić niż pisać na czacie, to jako jak utrzymywać znajomości. Ale z drugiej strony to która ta przyjaźń będzie miała dla mnie tą jakość, to może to też ta potrzeba tego określania nie do końca powinna być dla nas tutaj istotą, tylko bardziej to, czego ja w tym momencie potrzebuję. No i oczywiście musimy pamiętać o tym, że przez to, że przyjaźń jest wzajemna, no to w momencie, kiedy my potrzebujemy tej drugiej osoby, no to to jest jedna część tego całej historii, ale też jest ten wymiar tego, kiedy ktoś nas potrzebuje i na ile my wtedy odpowiadamy. To jest ten moment, kiedy często nasze przyjaźnie się rozpadają, bo właśnie okazuje się, że ja byłam dla tej drugiej osoby i wydawało mi się, że jeżeli ja będę potrzebować tej osoby, to ona też będzie, ale nagle się okazuje, że ta relacja nie była do końca wzajemna, prawda? Czyli też mi się kojarzy z tym, co powiedziałaś, że tkwimy w pewnych układach, które nie są dla nas do końca korzystne i być może inwestujemy coraz więcej czasu, ale tam nie ma tej wzajemności, więc niezależnie, czy to jest relacja właśnie z dzieciństwa, czy jakaś świeższa, ale warto sobie zadać to pytanie, czy to jest wyrównana relacja, czy ja czuję się w niej bezpiecznie, czy właśnie jest tam przestrzeń na to, żeby porozmawiać. Jeżeli nie, to możemy, ja jednak zachęcam do tego, żeby wchodzić w ten dialog i komunikować swoje potrzeby drugiej osobie, no bo ta osoba może oczywiście różnie zareagować, może się odciąć od nas, no i to jest wtedy taki najciemniejszy scenariusz, no bo nie o to nam chodzi, ale z drugiej strony też posiadanie przyjaciół, którzy są generalnie taką tylko pozycją na tym w naszym świecie społecznym, też może dawać poczucie pustki i samotności, bo ostatecznie się okazuje, że kiedy my się zwrócimy do takiej osoby, ona nie będzie w kontakcie z nami, nie będzie dostępna dla nas. Ale jestem usatysfakcjonowana, że nie faworyzujesz długiej, wieloletniej przyjaźni względem tej świeższej, bo to wszystko zależy od naszego podejścia, od tego, czy jesteśmy cały czas w kontakcie z drugą osobą, z jej potrzebami. Jednocześnie mam wrażenie, że my rzadko kiedy sprawdzamy, że bierzemy trochę te przyjaźnie za pewnik. Że to są moi znajomi, widujemy się co tydzień, czy tam co miesiąc, dzwonimy do siebie, pytamy co tam, a nie robimy takiego rachunku typu, gdzie jesteśmy w tej relacji. Że większą tutaj pracę, myślę, wkładamy jednak w relacje romantyczne, o których mówiłaś, a w przypadku przyjaźni też chyba warto zrobić taki status. Zapytać tę osobę, jak ona się czuje w tej relacji, czy czuje się też zaopiekowana, dostrzeżona. Myślę, że właśnie to jest to, o czym mówisz, to jest w ogóle kluczowe, tak? Czyli dawanie sobie tej przestrzeni i w ogóle szukanie tego sposobu na budowanie długoterminowej relacji przyjacielskiej, czyli ja chcę, żebyś ty
czuła się zaopiekowana, że, żebyś wiedziała, wiedział, że jako moja przyjaciółka, przyjaciel, bardzo bliska osoba, ja chcę tworzyć jakąś jakość, ale i to się dzieje na poziomie takim werbalnym, komunikacji i wiadomo, że możemy robić to na różne sposoby, to nie musi brzmieć tak katalogowo, mm-hmm. jak tutaj o tym mówimy, tylko to może być też taka forma, słuchaj, to może nawet sprowadza ci do takich prostych rzeczy na zasadzie, co chcesz zrobić w weekend. I tak naprawdę wysłuchanie tej osoby, co ona chce zrobić w weekend, a nie narzucenie jej tylko tej swojej wizji tego, co będziemy robić. Też gdzieś tam zadanie otwartego pytania, jak się czujesz, czy jak w twojej pracy, i danie tej osobie przestrzeni na opowiedzenie o tym, czyli tak naprawdę bycie w takiej obecności, słuchającej też obecności, czyli tak bardziej praktyka tego, czym jest słuchanie w relacjach, bo my chyba często mamy z tym problem. Ale to, co mi się kojarzy jeszcze z tym, co mówiłaś, że te długie przyjaźnie, one mają taki trochę inny wymiar. Właśnie nie są lepsze, ale może to jest trochę tak, że my jak jesteśmy młodsi, to dajemy sobie więcej przestrzeni na przeżywanie różnych rzeczy z naszymi przyjaciółmi. No i właśnie to, co dla mnie jest też dbaniem o przyjaźń w dorosłości, powiedzmy, no bo w dzieciństwie to się dzieje naturalnie, to też dawanie sobie tych momentów. Czyli to nie jest tak, że my tylko idziemy do baru i nie wiem, robimy coś w takim zwykłej codziennej rutynie, ale coś takiego, co sprawi, że my przeżyjemy coś, że przez coś przejdziemy, przez jakąś, pójdziemy, nie wiem, każdy może tutaj mieć coś innego, ale dla mnie na przykład jakiś wspólny wyjazd, wyjście w górę, czy nawet coś takiego, co wymaga jakiegoś bardziej ekstremalnego przeżycia, i to powoduje, że po pierwsze my doświadczamy też na poziomie neuronalnym takiego większego zżycia, większej synchronizacji, zwłaszcza jak musimy jeszcze coś razem zrobić. W ogóle można by takie gry terenowe tworzyć dla umacniania przyjaźni, prawda? Na przykład, że razem trzeba stawić czoła jakimś wyzwaniom, pomagać sobie wciągać jakąś linę i tak dalej, że to są naprawdę takie rzeczy, które nam się wydają banalne, ale one faktycznie pogłębiają nasze relacje. Ale to, co mi się wydaje, że też jest wyjątkowe w tych momentach, to to, że my nie jesteśmy w tej ramie w ogóle komunikacji werbalnej, tylko my przechodzimy przez te różne momenty, synchronizując się ze sobą, a w ogóle temat synchronizacji to jest bardzo fascynujący temat, bo on sprawia, że my na poziomie biologicznym, fizjologicznym, fal mózgowych, czy nawet tego, jak działa nasze ciało, zaczynamy funkcjonować w bardzo podobny sposób. Synchronizuje nam się na przykład rytm serca, nasze fale mózgowe zaczynają się w podobny sposób, synchronizują się ze sobą, czyli pojawia się taka zwiększona korelacja między tymi sygnałami, podobieństwo tych sygnałów. I moim zdaniem pewne jakości w relacjach są do odkrycia dopiero po tym, jak my pobędziemy ze sobą trochę. Pewne tematy nie zaistnieją, jeżeli my się będziemy tylko spotykać na 2 godziny na kawę, tylko one wymagają tego bycia ze sobą. I dlatego jak dla mnie to rozbudowywanie, czy nawet taki temat tych trudnych tematów w relacji, one się często nie pojawią, jak my pójdziemy na kawę, bo... Mimo to przestrzeni zupełnie, nie? Tak, bo ten czas zapełnimy sobie jakimiś opowieściami o tym, co się u nas dzieje, ale jak zobaczymy, że druga osoba na przykład cały czas nakłania nas do tego, żeby realizować swój plan, a nasz plan jest gdzieś tam pomijany, to jest ten moment, kiedy możemy właśnie wejść w jakiś prawdziwą rozmowę i wyrazić, może na początku to poczuć, prawda, mocniej, i potem to wyrazić, i dzięki temu ta emocja się wzmacnia, rozbudowuje, zmodyfikuje i pogłębia. Ale to jest bardzo ciekawe, że właśnie powiązałaś to z tym, że zazwyczaj mamy przestrzeń na to, by doświadczać tego typu rzeczy właśnie w młodości, kiedy mamy nieco mniej zapełniony grafik i pozwalamy sobie na jakąś tam frywolność. I to może się wiązać z tym, że bardzo często dostaję nawet sama o to pytania, jak budować relacje przyjacielskie, jak wchodzić w relacje przyjacielskie w dorosłym życiu lub wręcz tak już ekstremalnie, że nie da się
przyjaźnić z kimś, zaprzyjaźnić z kimś, kiedy jesteśmy dorośli, bo właśnie kiedy jesteśmy dzieciakami, to udaje nam się to budować. I jeżeli nam się wtedy nie udało, no to jesteśmy już po prostu skazani na życie bez przyjaciół. I to, co powiedziałaś, właśnie idealnie pokazuje, że jest ku temu ogromny potencjał, tylko musimy otworzyć się na to, żeby z tymi ludźmi coś przeżywać, doświadczać. No tak, właśnie pogłębiamy tę swoją relację, która sprawia, że możemy na przykład czuć się w niej coraz lepiej, bo nie oszukujmy się, relacje międzyludzkie są trudne i myślę, że to wybrzmiewa też w tych wiadomościach, tak? Ja już nigdy nie będę miała przyjaciół, jak ja mam się zaprzyjaźnić w dorosłym życiu. Ja myślę, że właśnie ten element tego zaprzyjaźnienia, ja bym to nazwała nawet lękiem przed zaprzyjaźnianiem się tak. w dorosłym życiu, że mamy takie poczucie, że właśnie może się tam pojawić to odrzucenie, bo często te relacje zaczynają funkcjonować na poziomie rozmowy. Czyli to jest takie trochę na zasadzie, czy się sprzedam w tej tak. rozmowie, w tej relacji. Ta rozmowa rekrutacyjna. Tak, trochę tak, prawda? A w momencie, kiedy nie ma tej presji tego, że ja teraz poznaję kogoś, że spędzimy ze sobą 2 godziny, tylko że na przykład jesteśmy na jakimś tygodniowym wyjeździe, nie wiem, w górach, czy na jodze, czy na jakichś nartach i pojechaliśmy tam na przykład sami, co też jest dosyć takim sporą konfrontacją ze sobą, prawda, że gdzieś pojechać samemu samej. I przez to, że my właśnie mamy dużo tych momentów, kiedy my możemy być razem, ale nie musimy, czyli mamy ten moment takiej odskoczni, to dużo łatwiej jest nam się poczuć naturalnie, poczuć pewną swobodę i też stopniować sobie to wchodzenie w relacje. Dlatego jak ja sobie w ogóle myślę o tym, jak wchodzić w te relacje, to jest to naprawdę, moim zdaniem, to jest taka najbardziej naturalna droga, która pomaga nam trochę obniżyć ten lęk związany z poznawaniem nowych osób. Ale to nawet nie musi być chyba wyjazd, to może być jakiś warsztat albo jakieś zajęcia typu sportowe w tygodniu, czy jakiś warsztat ceramiki, gdzie właśnie zajmujemy się czymś innym i wchodzimy w te interakcje tylko wtedy, jeżeli naprawdę mamy coś ciekawego do powiedzenia albo ta osoba nas zainteresuje. Myślę, że tutaj też jest dosyć dobra analogia do relacji romantycznych, że one wtedy też wychodzą jakoś tak naturalnie, niż kiedy siadamy i mamy teraz 2 godziny na to, żeby się jakoś dobrze zaprezentować. I to też zachęca nas do tego, żeby realizować swoje pasje i wtedy otwierać się na te znajomości, że właśnie poznasz nowych ludzi wtedy, kiedy połączy was może jakieś zainteresowanie albo właśnie jakaś aktywność. Siedząc w domu, no oczywiście w obliczu mediów społecznościowych możemy rozpocząć relacje, ale fajnie jest właśnie wyjść z tą inicjatywą, ale też może bez oczekiwań, żeby zaraz spotkać sobie najbliższego przyjaciela. No właśnie tak fajnie, że bo ja tutaj jednak bym sugerowała to, co mówisz, że to nie musi być wyjazd, to może być jakaś taka inna spontaniczna aktywność, czy ukierunkowana nawet związana z hobby, ale gdzie możliwa jest spontaniczna rozmowa. Czyli to, że mogę sobie lepić i być cicho, ale mogę tak. się włączyć w jakąś rozmowę i to się może jakoś rozwinąć. I pewnie też fajne jest to, że gdzieś tam jesteśmy w takich stałych tych grupach warsztatowych, czyli mamy możliwość rozwijania tego stopniowo, czyli zapisuję się na roczny kurs ceramiki, tak to sobie wyobrażam, a nie jednorazowy warsztat. I też ja sobie myślałam o tym też w kontekście przyjaźni, że na przykład ja byłam w harcerstwie i dla mnie to też była takie miejsce, gdzie te przyjaźnie rodziły się bardzo w okoliczności różnych działań i marsz gdzieś tam, czy jakieś wspólne zadania harce i tak dalej. Ale taki drugi wątek, który tutaj poruszyłaś, nie wiem czy specjalnie, czy już chciałaś mnie striggerować, ale wątek social mediów i tego, czy te przyjaźnie właśnie na mediach społecznościowych, one też są takim dobrym rozwiązaniem. No i ja bym jednak była tutaj po stronie, oczywiście nie chcę demonizować, ale bardzo ciekawe badania są właśnie z tego poziomu, jak my się ze sobą synchronizujemy w momencie, kiedy jesteśmy online, a jak w momencie, kiedy jesteśmy ze sobą na żywo, czy jakoś tak bardziej nawet już tutaj kwestia jakiejś możliwości nawiązania kontaktu wzrokowego jest istotna. No i faktycznie wydaje się,
na podstawie tych danych, które mamy, że jednak dla przyjaźni ważne jest jak najwięcej bodźców, dostęp do jak największej ilości informacji, czyli to, że na przykład jak my teraz sobie siedzimy naprzeciwko siebie, to widzimy swoje spontaniczne reakcje, że w ogóle ta rozmowa, którą my mamy, ona jest dynamiczna, ona jest trochę taka zaskakująca, no bo nie jesteśmy w stanie sobie czegoś wygooglować w międzyczasie, nie wiem, dać sobie 5 minut, żeby odpowiedzieć na to, co usłyszałyśmy. No i taka bardzo polecam taką tekst badaczki Cheryl Turkle i ona napisała Reclaiming Conversation, taką książkę na temat w ogóle tego, że my przez taki ciągły kontakt z komputerem czy z telefonem w pewien sposób zatraciliśmy umiejętność też budowania takiej spontanicznej relacji, rozmowy i ona właśnie zwraca tam bardzo dużą wagę na ten wymiar tego, że w rozmowie czy w tym kontakcie z drugą osobą, który pozwala na pogłębienie relacji czy w ogóle na doświadczenie czegoś takiego więcej, to jest to, że my nie mamy kontroli nad tym. I to jednocześnie dla nas jest zagrożenie, bo my nie lubimy mieć, nie lubimy czuć się poza kontrolą, ale dla tego przepływu między nami, dla łapania właśnie tego kontaktu z drugą osobą, to jest ten wymiar kluczowy w relacjach i myślę, że to się nie tylko tyczy tych relacji online, ale w ogóle relacji, czyli żebyśmy po prostu byli obecni w tym kontakcie, również fizycznie. Właśnie to jest taki paradoks, że mamy szansę używając komunikatorów na pewnego rodzaju moderację, więc możemy być bardziej zadowoleni z tego, jakimi się przedstawiamy, ale czy to jesteśmy prawdziwi my? Na koniec dnia, jeżeli szukamy przyjaciela, partnera, to chcemy, żeby ta osoba lubiła nas i żebyśmy my lubili ich w tej swojej naturalnej, spontanicznej, codziennej wersji w prawdziwym życiu, a nie w tej, która właśnie wymyśliła sobie błyskotliwy żart czy zastosowała jakiś inny trik. Więc myślę, że to jest w ogóle ciekawy wątek, żeby każdy sobie może nad tym pomyślał. Ja nawet byłam ostatnio wywołana do tablicy przez moją mamę, która zapytała mnie, czemu ja zawsze nagrywam komuś wiadomość głosową zamiast zadzwonić. Przecież to byłoby szybsze, to byłoby też takie bardziej szczere, można byłoby wyczuć, co druga osoba, jak ona odczuwa te sytuacje, a myślę, że to jest jakaś taka forma właśnie uniknięcia konfrontacji, nawet jeżeli wydaje mi się, że to jest kwestia zaoszczędzenia czasu, to nas oddala od drugiej osoby, bo nie mamy możliwości usłyszenia, co ona mówi spontanicznie, więc te więzi się wtedy trochę luzują. Ale właśnie, że zastanawiałaś się jeszcze, co to jest u ciebie w tym momencie, kiedy nie dzwonisz? Myślę, że to jest właśnie ten lęk przed tą reakcją. Że to jest lęk tak. W ogóle przed czyli tym... Czyli pewnie idąc dalej przed jakimś odrzuceniem. Przed odrzuceniem, przed poczuciem, że możesz mieć coś poza kontrolą, tak. Ale też lęk przed emocjami tej drugiej osoby. No, że czyli przykład, zawodzisz jeżeli, komfort. Tak, jeżeli jej powiem, że na przykład nie przyjadę, to kiedyś mi się to podobało, że właśnie dziecko mówi do rodziców, słuchajcie, nie jadę na obiad do babci, tak? No, no i chcę, no dobrze, no to proszę, weź telefon i zadzwoń do babci, że nie przyjedziesz. No i wtedy to dziecko, nie wiem, czy to było w jakimś serialu, ale to dziecko oczywiście jedzie do babci. Tak, no bo myślę, że mi też się to zdarzyło, jak byłam dzieckiem wielokrotnie. Więc to jest idealny przykład na to, że my po prostu mamy zupełnie inne normy i dużo łatwiej jest nam pewne rzeczy w ogóle powiedzieć w internecie. Po drugie, że dużo łatwiej jest nam też źle zrozumieć tą drugą osobę, jeżeli użyjemy nie takie emotikonki, czy nie użyjemy jej. I faktycznie te kontakty, one gdzieś tam przechodzą na inny wymiar. Nam się wydaje, że my na przykład znam takie osoby, które kłócą się na przykład przez telefon. W sensie, jak się zaczynają kłócić, to przechodzą na Messenger i sobie piszą. I myślę, że to jest że to jest dużo takich przykładów takich osób. Bardzo to jest ciekawe. Tak, aż mi zrobiłaś
sporą zagwozdkę, czemu to ma służyć. Właśnie, ma to pomóc? Czy tak, to ma pomóc, żeby po prostu się nie konfrontować bezpośrednio z tymi rzeczami, które się pojawiają, tak? Czyli ja sobie też daję czas na to, żeby to przemyśleć, żeby nie odpowiedzieć. Może czasami to też może mieć ten pozytywny czynnik, czyli na przykład jeżeli mamy bardzo takie intensywne kłótnie z jakąś osobą, to może czasami łatwiej jest nam napisać, bo nie chcemy jej zranić na przykład, ale wolimy napisać, tak? A potem dopiero o tym porozmawiać, więc to też może mieć taki kierunek. Ja pamiętam, jak byłam w Stanach i mieszkałam z moją koleżanką razem z Polski, pojechałyśmy na wymianę studencką i dostaliśmy taki pokój dwuosobowy. No, to taki akademik w zasadzie i pamiętam, że ten początek był dla nas naprawdę męczarnią, bo my się lubiłyśmy, ale to że ten nasz kontakt był taki wzmożony, w pewnym momencie doprowadziło do właśnie wzrostu napięcia i też zrobiłyśmy tak, że jak się zaczynałyśmy kłócić, to od razu było, czy chciałyśmy to wyjaśnić, to wchodziło na kłótnię i potem przeszłyśmy na maile, wyjaśniłyśmy to sobie mailowo, a potem dopiero zaczęłyśmy o tym rozmawiać już w momencie, kiedy te emocje się obniżyły. Więc to też jest kwestia taka, że my mamy te narzędzia i możemy z nich korzystać w momencie, kiedy wiemy, że na przykład to się nie uda na żywo, przegadanie tego, bo tam jest za dużo, ale myślę, że to, co jest bardzo cenne, to jest ten moment, kiedy my się jednak konfrontujemy ze sobą i zaczynamy o tych trudnych rzeczach. Może już troszeczkę tak ta skala jest trochę obniżona, ale mimo wszystko, że się mierzymy z tymi trudnymi rzeczami w rzeczywistości, bo paradoksalnie przechodzenie przez trudne rzeczy może być dla nas bardziej wzmacniające, bardziej wzmacniać naszą relację, niż rozmawianie o rzeczach, które są proste, łatwe i gdzieś tam nas głęboko nie poruszają. No właśnie, kwestia tych trudności jest bardzo złożona, bo powiedziałaś paręnaście, dziesiąt minut temu, że kiedy pojawia się jakiś problem, warto o tym przede wszystkim porozmawiać i to skonfrontować. I wielokrotnie tak jest w bliskich relacjach, w przyjaźniach, że przychodzi pewnego rodzaju kryzys. Może czujemy, że ta druga strona nas do końca nie rozumie, w jaki sposób nas zaniedbuje, może jesteśmy na innych etapach życia. I po pierwsze, wydaje mi się, że chyba warto dać sobie przyzwolenie na to, że te przyjaźnie też ewoluują, co myślę, że może być wyzwaniem dla wielu osób. Ale moje główne pytanie brzmi właśnie, kiedy to przegadywać, kiedy nad tą przyjaźnią pracować, kiedy próbować wyjść z tego kryzysu, a gdzie przychodzi moment, że musimy sobie powiedzieć, że zrobiliśmy już wystarczająco i każdy musi iść w swoją stronę i ta przyjaźń się, nie wiem, kończy, luzuje. No, ja myślę, że w ogóle w przyjaźni to będzie tak, że mamy te osoby, które w tym momencie naszego życia są z nami bliżej, ta relacja będzie bardziej intensywna i potem to się zmienia po prostu, że właśnie przyjaźń ma ten komponent taki, że nie zawsze ona musi być tak jasno zdefiniowana, że ramy przyjaźni są mniej zdefiniowane, czyli jeżeli ja mam jakąś osobę, która jest mi bliska, bo kiedyś mieszkaliśmy razem w Australii, a teraz ja mieszkam w Polsce, a ta osoba mieszka w Holandii, to my nie musimy sobie do końca ustalać tego, że będziemy ze sobą rozmawiać raz na miesiąc, ale możemy mieć takie poczucie, że ta osoba jest ważną osobą w moim życiu, możemy też to zasygnalizować tej osobie, powiedzieć, że może fajnie byłoby się raz na jakiś czas spotkać i wiedząc, że trudno będzie utrzymać ten wymiar tej relacji w taki sposób, w jaki ona wyglądała. Ale oczywiście może być też tak, że mi bardzo zależy na tej relacji, no to i no, takim sygnałem mogą być po prostu moje działania, czyli no, mogę proponować spotkanie online, mogę proponować, że przyjadę, żeby ta osoba przyjechała. I myślę, że to, co jest tutaj istotne, to też kwestia takiej obserwacji tego, jak ta druga osoba odpowiada na to, no bo to może być tak, że znowu przyjaźń jest relacją, która z założenia jest wzajemna i tutaj też oczekujemy tego, że ta druga osoba będzie odpowiadała, jeżeli my mamy taką potrzebę, ale może się też okazać, że na przykład dla tej osoby to jest moment zupełnie inny i ona w tym momencie nie ma przestrzeni na tą relację w takim stopniu. No i albo możemy, co się często dzieje zresztą, że po prostu tak się rozchodzimy trochę, że ja daję sygnał, że potrzebuję kontaktu, czy że chciałabym się skontaktować, ta osoba mi odpisuje, ale mało, albo nie odpisuje.
i po prostu ta relacja się jakoś tak rozciąga, ale może się okazać, że jeżeli się na przykład spotkamy za rok, zjedziemy się w jakimś wspólnym miejscu, czy nawet za 2 lata, to gdzieś tam te pewne fundamenty tej relacji, one nadal będą istniały. I myślę, że to też jest taki duży temat w ogóle współcześnie, bo my jesteśmy coraz bardziej mobilni, nie wiem, wyjeżdżamy na studia, na stypendia, czy potem gdzieś tam sobie żyjemy zawodowo w różnych miejscach. I z jednej strony mamy bardzo dużo znajomych, kiedyś przyjaciół, ale nie jesteśmy, no trudno jest nam utrzymać te więzi stale w takiej bliskości i myślę, że tu nie ma jakiejś takiej jednej recepty tego, jak to potencjalnie zrobić, ale na pewno jest ten element i to mi się kojarzy z tym, co mi tata, ostatnio jechaliśmy w Tatry sobie autobusem szwagropolem do Zakopanego i tak sobie gadamy i nagle właśnie to też takie bycie z tatą na przykład i budowanie relacji przyjacielski z tatą tutaj, bo my robimy coś, co jest poza jakimś takim naszym schematem funkcjonowania, że spotykamy się na obiad, coś tam, tylko jedziemy razem w Tatry i nagle pojawia się przestrzeń na zupełnie inną rozmowę i tata właśnie mówi mi, że jest taka rzecz, której w życiu żałował, że nie zadbał o niektóre relacje przyjacielskie, które no, nie były już tak jasno wpisane w jego drogę, tak? Czyli znajomości ze studiów na przykład, czy gdzieś tam z jakichś różnych etapów, bo ta fiksacja się gdzieś przesuwa i to, co sobie pomyślałam też po tej rozmowie i też w kontekście tego, co czytam na temat relacji, to jest coś, co wymaga naszego wysiłku, czyli to nie jest tylko tak, że ten wysiłek pojawia się w momencie, kiedy pojawia się trudny temat, ale czasami w ogóle podtrzymanie pewnych relacji, to się wiąże z tym, że coś musimy w to włożyć. No i tutaj właśnie to pytanie, kiedy to zakończyć, a kiedy włożyć. Ja myślę, że tak myśląc o tej wzajemności w relacjach, to dla mnie to by było tym takim elementem korowym, czyli jeżeli ja czuję, że ta relacja już zależy tylko ode mnie, bo inaczej ona się po prostu rozpadnie, to jest ten moment, kiedy myślę, że możemy zasygnalizować to drugiej osobie na początku, a jeżeli też to się nie spotka z jakąś odpowiedzią, no to wtedy może właśnie warto zacząć pracować nad tym, żeby jednak odpuścić tą relację, bo ona może być dla nas krzywdząca czy jakoś nierówna. Co zrobić, żeby takiej sytuacji nie uznać za porażkę? Bo mam wrażenie, że my często uważamy, że coś nam się nie udało, że to jest coś z założenia bardzo złego, że jakaś relacja się skończyła. I czy warto na to spojrzeć z takiej strony, że może po prostu skończył się jakiś etap? Wydaje mi się, że chodzi tutaj przede wszystkim o to poczucie kontroli, czyli w momencie, kiedy ja wychodzę z założenia, że ja kontroluję tę sytuację i mam takie możliwości psychiczne, żeby sprawić, że ta druga osoba będzie ze mną w kontakcie, no to założenie jest oczywiście błędne, no bo mamy tą wzajemność i w momencie, kiedy ja sobie myślę, że są różne czynniki, prawda, że to nie musi być tylko czynnik ja, ale to może być też czynnik związany z tym, z jakimiś zobowiązaniami zawodowymi, czy sytuacją życiową, sytuacją rodzinną. Też bardzo ciekawy jest ten aspekt tego, co się dzieje w momencie, kiedy pojawia się partner w życiu danej osoby, prawda? Na ile my wychodzimy, czy rezygnujemy częściowo z relacji przyjacielskich, żeby tą swoją całą uwagę, czy większość uwagi poświęcić na te relacje bardziej wyniesione przez naszą kulturę jako bardziej cenne, czyli na te relacje takie bardziej miłosne. No i w momencie, kiedy my to sobie ubierzemy w taki bardziej kontekstualny obraz, to myślę, że łatwiej jest nam sobie z tym poradzić. Ale jednocześnie myślę, że to też jest niesamowicie istotne, żeby mieć na uwadze to, że te relacje, pomimo tego, że to jest przyjaźń, czy właśnie może właśnie dlatego, że to jest przyjaźń, czyli taka relacja, która jest blisko nas, która wiąże się z silnymi emocjami, z silnym poczuciem więzi,
no to też możemy sobie dać ten czas na pożegnanie się z tą osobą, z tymi różnymi elementami, które nas łączyły. I w tym momencie porównałabym to też trochę do takiej żałoby po prostu po relacji romantycznej, czyli nie do końca porażka, no bo jest ta wolność i mamy dużo czynników, ale pożegnanie, takie zastanowienie się, co było dla mnie cennego w tej relacji, co się skończyło i danie sobie po prostu czasu też nawet na łzy, na płacz, na żałobę, jako te istotne elementy naszych wszelkiego rodzaju relacji międzyludzkich. Super, że o tym mówisz, bo tak mało jest właśnie takiego wsparcia wokół tych rozstań z przyjaciółmi. To, że rozstaliśmy się z partnerem, jest czymś normalnym, ale takie nawet, to nie musi przecież być nic dramatycznego, to nie musi być jakaś ogromna kłótnia czy skomplikowana sytuacja. Czasami te przyjaźnie tak powoli sobie, właśnie jak powiedziałaś, umierają, odchodzą i my mamy prawo przeżywać stratę, nie wiem, członka rodziny, osoby, którą kochaliśmy, i pozwolenie sobie na to, myślę, że też ulży nam finalnie. Mimo, że przeżyjemy te ciężkie emocje, to nie schowamy tego i to chyba zawsze jest najlepsze rozwiązanie. Zdecydowanie, ale myślę, że to też jest niesamowite w momencie, kiedy my nie traktujemy tego jako porażki czy zdrady, czy właśnie nie wsadzamy tego w tę kategorię, to może się okazać, że na przykład ta relacja, ona do nas powróci. Bo to, co jest dla mnie też takim wyznacznikiem tego, że relacja nie jest typowo romantyczna i to w ogóle, co mnie też niezwykle frapuje i bardzo chciałabym mieć jakiś wkład, żeby to zmieniać, czyli ten fakt, że my budując relacje romantyczne mamy ogromny problem, nawet jeżeli one są przyjacielskie, głębokie, w miarę dojrzałe, no to w momencie, kiedy ktoś rezygnuje z tej relacji, to jest nam bardzo trudno pogodzić się z tym pogodzić i pozwolić sobie na to, żeby ten wymiar przyjaźni pozostał. I jak myślę o przyjaźni, no to ten komponent posiadania jest mniejszy, ale nadal to, co mówisz, to zranienie związane z tym poczuciem odrzucenia, braku akceptacji, ono może tutaj gdzieś tam wbijać i ono może definiować to, w jaki sposób my będziemy tę relację traktować później, czy jak będziemy do niej podchodzić. I w momencie, kiedy my to sobie... oczywiście żałoba, smutek i tak dalej, ale w momencie, kiedy my sobie powiemy, okej, może to był ten moment dla tej osoby, ale może my do siebie wrócimy. I są też takie czasami historie, jak jakieś przyjaciółki rozstały się, nie wiem, czy tam kontakt się urwał, a potem po latach to wraca. I myślę, że im bardziej my będziemy sobie budować te relacje w takim kontekście otwartości i tego zrozumienia, że po prostu życie jest naprawdę niezwykle w taką pajęczyną niezwykle złożonych kontekstów i sytuacji, i dzięki temu zrozumieniu dajemy sobie, trochę sobie komplikujemy, no bo nadal sobie pozwalamy na to, że te relacje nie są prosto definiowalne, że nie ma takich jednoznacznych ram tej przyjaźni, co oczywiście wymaga więcej czasu i takiej może jest trudniejsze dla nas ogólnie, ale w ostatecznym rozrachunku może nam przynieść więcej korzyści. To, co jest tutaj ważne, to też powiedzenie tego, że w ogóle nasz mózg będzie działał tak ogólnie na takiej zasadzie, żeby tworzyć schematy, ramy, coś, co będzie nam... Skróty, tak. Pewne sekwencje zdarzeń i właśnie możemy nawet się sami zadziwić sobą w takim momencie, kiedy zobaczymy, że chcemy stosować takie bardzo ostre granice w miejscach, gdzie one niekoniecznie są potrzebne. I myślę, że z tego punktu obserwacji płynie ogromny potencjał do właśnie budowania bardziej takich karmiących relacji w naszym życiu. Ale fajne jest to, żeby dać sobie przestrzeń na to, by kiedyś ta relacja powróciła, ale też z drugiej strony, żeby nie żyć tym, że kiedyś będziemy przyjaciółkami, tylko zostawić tutaj otwarty wątek bez większej presji i oczekiwań. Tak zapaliło mi się w głowie, ale tak czytając z tego, co mówisz, czy to oznacza, że wierzysz w przyjaźń po rozstaniu z partnerem, partnerką? Ja myślę, że tak, że
to jest taki, jak myślę w ogóle o relacjach, o tym, jak tworzyć dojrzałe relacje, no to ten komponent miłości, takiej jak my ją rozumiemy, tej romantycznej, on się bardzo szybko wypala. Mhm. Ta intensywne uczucia, one gdzieś tam po tych 3 latach się wygaszają i wchodzi coś innego, takie bardziej przywiązanie, ale to przywiązanie może wejść, pójść torem takiej rutyny i po prostu założenia, że jesteśmy ze sobą i tak będzie, no ale może też wejść właśnie w taki proces pogłębiania i budowania przyjaźni, który, jak badania pokazują, jest bardzo dobrym kierunkiem, bo powoduje, że sprawia, że w ogóle różne wymiary naszego życia na tym zyskują, łącznie z takim poczuciem bezpieczeństwa w związku, ale z również kwestiami związanymi z kontaktem seksualnym czy z naszym życiem seksualnym. Więc ja naprawdę wierzę w to, że w momencie, kiedy budujemy tę przyjaźń, no to ona, pomimo tego, że kończy się ten związek, kończy się takie myślenie o, w momencie, kiedy odnosimy się do monogamicznych relacji, no bo tutaj w tym kontekście o tym mówimy, to, że to nie musi oznaczać, że ta osoba umiera dla nas, tylko, że ta relacja też przechodzi pewną modyfikację i że te wartości, które były poza romantyczne czy poza związkowe, one nadal tam są. Czyli my się znamy, możemy się nadal lubić, możemy się już nie kochać. To oczywiście zależy od wielu okoliczności, ale ja bym sobie życzyła bardziej tego, takiego bardziej wielowymiarowego tworzenia, może tego bardziej złożonego tworzenia relacji takich po zakończeniu związku, żeśmy nie podchodzili do tego zero-jedynkowo. Czyli podsumowując naszą rozmowę, zauroczenie odejdzie, fascynacja odejdzie, te silne emocje odejdą, a przyjaźń pozostanie. Dokładnie. Dlatego mam nadzieję, że to będzie początek, chociaż zakładam, że wiele osób już porusza temat przyjaźni, ale niech nasza rozmowa będzie tą cegiełką do tego, by podkreślać, jak ważne jest pielęgnowanie tych relacji przyjacielskich i budowania wszelakich relacji właśnie w oparciu o te wartości przyjaźni, w zależności od tego, jak my to definiujemy. Tak, myślę, że powinniśmy sobie tego życzyć i też pamiętać o tym, że to jest ten wymiar naszego życia, który zajmuje sporo czasu, ale że to jest czas, który naprawdę warto inwestować, bo to się będzie przekładało nie tylko na nasze lepsze funkcjonowanie psychiczne, ale również na fizyczne i po prostu wiemy to z badań takich przekrojowych, że ludzie, którzy mają relacje, żyją dłużej i w lepszym zdrowiu. I nie chodźmy z przyjaciółmi tylko na kawki i winka, tylko róbmy z nimi ciekawsze rzeczy, doświadczajmy życia, bo to nas umacnia. To zostało ze mną na pewno. No. Tak, ja tego sobie życzę i Wam. Olga, dziękuję Ci bardzo za to, że podzieliłaś się swoją wiedzą. Otworzyłaś mi bardzo wiele wątków i myślę, że z wielu z nich można by stworzyć osobne rozmowy. Niech to zatem będzie początek tej dyskusji. Jeszcze Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypominam, że posłuchacie mojego podcastu w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca, wtedy mam dla Was solówkę. I program jest dostępny na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Oprócz tego, jak co tydzień odsyłam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska, gdzie publikuję regularnie zarówno w formie postów i moich małych felietonów w opisie, jak i wrzucając codzienne relacje, oprócz weekendów, bo wtedy daję sobie czas bez Instagrama, do czego również Was zachęcam. I myślę, że warto wspomnieć, że już w środę możecie spodziewać się pierwszego odcinka prezentownika świątecznego 2022. Raz jeszcze wielkie dzięki za to, że jesteście, że słuchacie, a my słyszymy się już pojutrze. Do usłyszenia. Cześć.